Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście LibereW80. Kontynuujemy przygodę Lincolna Clay'a, moi drodzy. Mafia 3. Będzie się działo, będą strzelaniny, będą dobre akcje, także zapraszam Was do oglądania. Cześć! Jesteśmy, moi drodzy. Kontynuujemy przygodę. Troszeczkę podsłuchów popodkładałem, trochę się działo, ale tak naprawdę, jak wam zapowiedziałem, mniej istotne sprawy. Mamy kolejną misję fabularną, że znowu musimy przejechać praktycznie bardzo daleko. Tak jak przewidziałem, podsłuchy spowodowały, że nasz kolega Donovan zlecał nam coraz to nowsze zadania. Tam jakieś zadania jeszcze podokańczałem. Nie wiem, czy pamiętacie takiego gościa na parkingu podziemnym. Musiałem depozyty różne pozbierać. Także kontynuujemy przygodę. Zaopatrzymy się jeszcze w międzyczasie przed samym tutaj spotkaniem z Haroldem u naszego dobrego znajomego w konkretną broń. Także rozsiądźcie się wygodnie, a ja zmierzam do celu. Jesteśmy, moi drodzy, mamy gdzieś tutaj jakieś spotkanie, tu mamy strzałkę, chyba to będzie bardzo pozytywna rozmowa, także nie ma się czego obawiać. Aha, miałem najpierw jeszcze zawołać naszego kolegę od broni, już chowaj tą broń. Dobra, już jedzie. Jak zwykle na środku. Dobra. Amunicja. Materiały wybuchowe. No i wszystko w temacie. Wchodzimy i rozmawiamy. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have some for me. Whores. You want high-end whores in the French ward, you go to Handsome Harry Robichaux, Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck, Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Usually a good idea to cut off the big money first. Heard an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. The fellas running horse for Handsome Harry will know what he's up to. Dobra. So you can't focus on it too much. He'll go out. Jesteśmy tutaj załatwieni, ale tak naprawdę wiecie co, możemy w sumie jeszcze posłuchać, co on ma do powiedzenia. It's hard to believe Handsome Harry's been able to control so much of the prostitution in the French ward without anyone making a move against them. By all accounts, folks like Handsome Harry. The customers, most of the girls. Dobra. Wszystko się dowiedzieliśmy, co trzeba. Zobaczmy teraz na mapę. Oho, coś nam się tutaj popojawiało. Ale my centrum mamy też tutaj już zdobyte. Jedynym fragmentem mapy, który nie jest zdobyty, jest tutaj ten fragment cały na dole. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Co my teraz musimy zrobić? Poczekajcie, sekunda. Czy my musimy tutaj? Aha, tu mamy jakieś przesłuchania. Aha, tu mamy jakiś takich Oscar Sabato jest na samym dole, dobrze. Czyli tak naprawdę tak jest. Czyli najpierw tego musimy. Oskar Sabato. Ojojoj, źle, 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 bo będzie policja zaraz wezwana. No, no właśnie, no wchodź do tego samochodu.
Siadek tam biegnie. O, dobrze, żeby policja tutaj nas nie złapała. Dobrze, jesteśmy już poza tym okręgiem. Za chwilę policja... Oj, gdzieś tutaj jest przed nami, wyjedzie radiowóz. O Jezusiu, kochany, dobrze, mam nadzieję, że... O jeny, no coż się wyprawia. Jesteśmy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jesteśmy. 200, 150, dobra, to gdzieś jest tutaj. Na spokojnie sobie tu podjedziemy. Patrol przed nami. Zobaczymy co i jak. Jesteśmy wyposażeni w broń. We wszystko co trzeba. Aha, my musimy iść na wprost. Dobra, mamy tutaj już jakąś bramę. Auto przygotowane. Czy my musimy wejść do budynku? Aha, tu jest jakaś pani. Dobra, są tutaj. A ten gościu jest tutaj gdzieś. Jest tu przejście? Nie, a jak ja bym całkiem z drugiej strony tutaj przeszedł? Czekajcie sekundę. Czy jestem w stanie gdzieś tu przez bramę przejść? O właśnie, o to mi chodziło. Czy on gdzieś jest tutaj? Nie, on jest w środku. Ale mam tutaj tak naprawdę większe pole manewru. Żeby rzucić... Dobra, rzucimy tutaj z tej strony. Tutaj gdzieś rzucimy, nie? O! Żeby sobie podeszli. Jeden granat. Dobra, idą sprawdzić. Ilu ich przyjdzie? Mam nadzieję, że więcej. Raz, dwa, trzy. Stoją i się zastanawiają. Dobra, rzucimy tak mniej więcej w grupę, nie? Dobra. Udało się. Oj, ten gość jest u góry. O kurde. Nie mam gdzie się schować. Zejdzie? On tu idzie. Dobra. Wszystko jest pochytane. Zbierzemy tylko dolary. Zbierzemy granaty. Jeszcze gdzieś tu mi dolary gdzieś umknęły. Tutaj są na kwietniku jakimś, dobra. U góry coś jest? Coś tam jest, jakiś depozyt może. Dobra, już nie musimy się skradać. Gdzie ten depozyt jest? Tutaj gdzieś. No i dobrze, i pieniążki są. Jakaś notatka, nieważne. Dobra, weźmiemy sobie od nich furę, nie? Taką tu mają fajną. Dobra, drugiego w kolejności mamy kogo? Teraz w kolejności jest Irving Pichot. Nie, najpierw jest ten. Ernie Lupo. Jedziemy. Mamy fajną furę, także nie jest daleko. Na spokojnie, gdzieś tutaj patrol nam się pojawił. Także rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Ja lubię takie odcinki, kiedy coś się dzieje, kiedy strzelamy, gdzieś jeździmy, a nie jakieś takie rozmowy, nie wiadomo po co. Nic w sumie nie wnoszące. Tu jesteśmy? Jesteśmy już. Mam jeden granat, dobra. O, hamuj, 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 hamuj. Dobra, czyli tak, jesteśmy na miejscu. Czy on jest też w budynku? Tutaj... Jak ja bym tutaj mógł przejść? Jest tu przejście? A oni są tu w środku, ale wiecie co, ja sobie wezmę najpierw podsłuch, jak tutaj już jestem. Zawsze się przyda, nie?
Dobra. Czy my musimy wejść do budynku? Chyba tak. Gdzie tu jakieś drzwi będą? Którędy ja tu mam wejść? Wartownik, to mamy coś do zniszczenia. A tu jest wejście. Okej, dobra. Czy my mamy jeszcze wrzeszczącego? Mamy. Dobra. Dobra, teraz przełączymy sobie na granat. Idą tam czy nie? No, całe szczęście. Dobra, idą. Dobra, granat. Łohoho! Kurczę! Kurczę, no bardzo niedobrze. Dobra, mamy. Kurczę, ile tu jest gliniarzy. Dobrze, moi drodzy, kolejny jakby Alfons czy ktoś taki przed nami do zlikwidowania. Zamówiłem sobie nowy samochód w międzyczasie, mogę to zrobić przecież w każdej chwili. Jesteśmy już bardzo blisko. Potem jeszcze mamy tam do przesłuchania tych Alfonsów. O, ale ten wóz jest ekstra. Dobra, gdzieś tutaj jesteśmy. Którędy by tutaj wejść? Czekajcie, czekajcie. Czy ja muszę tu wejść? Nie. Tutaj? Tu wejdziemy sobie. Oj, tutaj możemy nawet i podsłuch podłożyć. Jak najbardziej. Podłożymy sobie podsłuch. Im więcej podsłuchów, tym lepiej wychodzi na to w tej grze. Dobra. Mamy jeszcze trzy podsłuchy. Aha, oni są tutaj gdzieś. Czekajcie, czy jak my tutaj mamy wejść? Z tej strony, tu jest jakieś podwórze. Aha, okej, tu jest jakiś gościu. Ten tu jest? Czy ja coś mam do rzucenia? A ja sobie go spalę, a co, nie? No nie, no dlaczego? No dlaczego? Kurde, mam nieprzeładowaną broń. Dobra. Dobra. Dobra, tu jest jakiś gościu. Dobra, okej. I spadamy stąd. Spadamy stąd. Policja sprawdza okolice. Tu bym proponował jakiś mój samochodzik. Gdzie ja go zostawiłem? Gdzieś tu, nie? Chowaj tą broń, Lincoln, na litość boską. Tu jest mój samochodzik, dobra. Czyli co my teraz jeszcze mamy? Wow, 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 policja, policja. Kurczę, no. Zaczyna się. Ale oni nas nie dogonią, oni nas nie dogonią. Nie ma takiej możliwości. Właśnie, tak jak myślałem. Stracili kontakt z nami. Rozejrzyjmy się na mapie, co my tutaj teraz musimy zrobić. Jeszcze tu nam coś mruga. Ale wiecie co? Ja bym tutaj przesłuchał tych Alfonsów. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy, czyli tu mamy najbliżej. Musimy zawrócić. Musimy przesłuchać dwóch Alfonsów.
żeby nie zaniedbać. O kurde, oni tu jadą. Dobra. Widzą mnie? No niestety mnie widzą. Ale my tutaj szybciutko, on w boczek, elegancko. Dobrze, jesteśmy, podjeżdżamy, mam już inną furę teraz z kolei. Kogoś muszę przesłuchać, czekajcie, czyli tak naprawdę... Ale dlaczego tu mam się ustawić? Czekajcie, czekajcie, to trzeba zrobić następujący sposób. Ja bym tutaj zostawił samochód, bo zdaje się, że będziemy musieli kogoś gonić. Czy ja tu przejdę? Tak jest. Kurczę, żebym potem ten samochód znalazł. Dobra, ucieka, ucieka, ucieka. Dobra. Jeszcze jeden. Nie, bo będzie strzelał ktoś mi tutaj. Gdzie on jest? A tam wartownik, dobra. Oj no tu koleżko. Dobra, mamy go. Dawaj, szybciej, bo... O kurcze. Zwerbuj. Ja wzywam też... Czekajcie, wzywam ekipę... Grupa uderzeniowa. Jadą. Dobra, są już. Widzicie ich? Dobra, dwóch ich jest. Z tej strony. Dobra, są koledzy. Jest, połapane wszystko. No i super. Dobrze. Czyli teraz bym musiał iść do mojego wozu, nie? Kurczę, tyle tutaj tych uliczek, że już zgubiłem się. Jeszcze raz sobie zawołam ten samochód. Dostawa gratis. Który to był? Ten. Zabij zboczonych VIP-ów. Dobrze, zaraz będziemy sobie... O, już mamy samochód. Nawet nie trzeba nikomu tego samochodu brać. Nikomu tego samochodu nie trzeba brać. Także wiecie co, zobaczmy na mapę, co się dzieje. A tutaj gdzieś jedziemy, tak? Tu jedziemy, dobrze, ale tutaj jeszcze mamy Alfonsów do przesłuchania. Czekajcie sekundę. Tutaj co jest? Co to tutaj jest? Filmy porno, czas liczni, dobra. Ale skoro gra nam tutaj sugeruje jazdę w tą stronę, to jedziemy na razie. Oj, czekajcie, bo... Przejechałem? Aha. No to tutaj więcej tego jest. Czekajcie sekundę. Nie, jedziemy tutaj na razie. Alfonsów przesłuchać. Na razie jedziemy tutaj drugiego Alfonsa przesłuchać i się po prostu wrócimy. Dobrze, gdzieś już tutaj dojeżdżamy. Jeszcze mamy jednego Alfonsa do przesłuchania. Czekajcie sekundę. Tutaj gdzieś trzeba... O wy! Czyżbyśmy tutaj przez płot przeskakiwali? Przejdziemy sobie przez płot. Dobra. Idzie? Idzie, dobra. Hmm.
No chodź, chodź. No chodź tu z tą strzelbą. Dobrze. Tutaj gdzieś wejdziemy, on gdzieś tutaj będzie. Dobra, rzucimy może ze dwa granaty, co? Gdzie oni są tutaj? A tutaj stoi, tak? Dobra, przesłuchujemy. Przesłuchujemy drugiego Alfonsa. Policja się zbiera. Werbujemy wszystko. Oj, oj, oj. Ależ mu złamał nogę, no. Czy my możemy gdzieś tutaj sobie z drugiej strony? Pobiec, gdzieś tu przez płot wyjść, o. Ale wiecie co? Ja sobie zamówię znowu samochód. Klasa sportowa, taki niech będzie. Bo tu za dużo jest policji. Za dużo jest policji. Jedzie nasz wóz. I zaraz zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jedzie ten wóz, czy nie? No co jest? Jeszcze raz. Dobra, będziemy na drodze, on wyjeżdża. O rety, co tu się... Matko Boska, co tu się stało? Jakiś meteoryt spadł na niego? No co to ma być? Tam kierowca jeszcze siedzi. Zapadł się w asfalt. Nie mam pytań. Dobra, jedziemy. Już jesteśmy. Już jesteśmy, no. No, to nie powiedziałbym, że tak szybko sobie tu przejedziemy. Co musimy tu zrobić w ogóle? Wejdziemy tu sobie dookoła. Może gdzieś jakiś tutaj strażnik sobie stoi. Nic takiego się nie dzieje. Czekajcie. Aha, on jest z tej strony. Żeby potem samochód znalazł. Dobra, tutaj sobie... Tam jakiś dwóch jest gdzieś. Na górę wchodzi... Oj, oj, oj. Nie, to nie jest strażnik. Czy my możemy tu wejść? A oni tutaj są, dobra. Rzucimy im granat, nie? Pyk! Pięknie. A, tu jest jakiś taki... Taki klub, jaki... O! Oj, oj, oj. Idzie wartownik. O, ty! Już giniesz. Jakiś taki klub jest tutaj. Kogoś tu jeszcze mamy? Nikogo. Kurczę, amunicja mi się kończy. A, my tu pieniążki przyszliśmy wziąć. O, rety, ale tu jest pieniędzy. Jeszcze ktoś tu jest. O, kurczę. No, nieźle. Gościu, gdzie ty jesteś tutaj? A, tu jesteś. Dobra. Okej, jesteśmy po wszystkim. Jakiś samochodzik ciekawy bym chciał. Może być taki. Też fajny. Dobra, wyjeżdżamy. O kurde, tu jest śmietnik. To tak nie wyjadę takim długim. Dobra, zawrócimy sobie. Fajna limuzyna.
No nawet ma przyspieszenia. Tu jest mój wóz, dobra. Okej, moi drodzy, co dalej? Co dalej? Co dalej? Czyli tutaj mamy wszystko. Co tu jest? Tutaj jest to. Tutaj mamy tego gościa, to nie. Tu mamy potem kolejno. Okej, czyli jedziemy najpierw tutaj. Jedziemy te filmy skasować. Zawracamy. Matko, co tu się wyprawia? Co to za korki tutaj są? Rany boskie. Dobra, mamy 600, także na spokojnie sobie jedziemy. Mam nadzieję, moi drodzy, że zbliżamy się pomalutku do końca tej gry. Już coraz więcej mamy dzielnic, coraz więcej... Wow, wow, wow. Coraz więcej już mamy tak naprawdę rzeczy odblokowanych. Już jesteśmy. A, muszę objechać naokoło. Dobra, ręczny. Fuck, za późno. O kurde. Dobra, jesteśmy tu. Wjedziemy sobie w hydrant, nie? Zalejemy sobie samochód. Dobra. Jesteśmy. Gdzieś tu do góry. Aha, okej, do góry muszę tu wejść. Dobra, koledzy są, jest ich dwóch, także poradzimy sobie bez problemu. O! Ten sobie stoi. Dobra, dziewczyny, spoko, spoko, dziewczyny, spoko, spoko, spoko. Coś tu mamy. Aha, filmy chyba bierzemy, co? Nie, zniszczymy. Uuu. Dobra. Ojojoj, bo ja jeszcze się tutaj zapalę. Dobra, coś tu mamy. Wszystko? Odsuń się. Dobra, nic tu nie ma ciekawego. Nasz zalany samochód w dalszym ciągu pięknie się podlewa od dołu. Co dalej? Co tutaj jest za krzyżyk? To jest chyba apteczka. Tutaj co mamy? Zabij zboczonych VIP-ów. No jedziemy tu, no bo co? Ostro jedziemy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Z miejsca na miejsce, nie zatrzymujemy się, akcja cały czas. Samochód, wow, wiecznie oj, tutaj. Samochód wiecznie rozpędzony. Także jesteśmy, jesteśmy. Już gdzieś tu blisko. Dobra, tu, stop, 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 stop. Gdzieś tutaj musimy. Gdzieś tutaj musimy. Znowu jakiś dom uciech. Ale czekajcie, jak on się nazywa? Kapitan jakiś tam. Dobra. Jak my tu mamy wejść? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Look out! Oops, sorry. I will not be treated in such a manner. Look out! Oh, I can't hold their tits. I insist that you apologize. Better not divided and conquered by that fucking underwire. The thing I worry about is how much this new police chief's making a... This here's some private shit. Can't exactly ignore that. There's no one's getting hurt. Taking cover. Get me out of here.
Kurde, nie mam po, nie mam amunicji. Dobra, mamy teraz rozmawiać już, tak? Ale my tu mamy jeszcze problemy, moi drodzy. My tu mamy jeszcze problemy. Wartownik gdzieś tu mi uciekł. Dobra. Gdzie tu jest ta szafka? Z tą ka- O-o. Bardzo niedobrze. To my też może weźmiemy sobie posiłki, co? Dobra. Jest dwóch, trzech. Wow. Dobra. Nasi koledzy tutaj są z tymi znacznikami. Dobra, jadą tam ostro. Wow. Kurde, bo nie widzę. Mają go, mają go. Wow. Dobra. Jeszcze ktoś tutaj. Jeszcze ktoś tutaj. Jest tutaj gdzieś. Jest, biegnie jakiś tu. Chodź no tu. Tutaj gdzieś jeszcze, ale jeszcze bym tego jednego... Wow! Ulecz się, ulecz się! Gdzieś mam jeszcze jednego... Jest. Dobra, ja bym chciał tego gościa, który tutaj jest na ruszowo. Czy to już jest na następnej mapie? Chyba tak, czekajcie. Tu mamy pieniądze... Tak, tutaj, tu już jest chyba wszystko, wszystko już jest pochytane. Teraz bym chciał stąd wyjść. Teraz bym chciał stąd wyjść, nie wiem jak. Nie wiem jak mam stąd wyjść teraz. Tyle jest tutaj tych ścieżek, Boże Święty, ta kobieta się tu drze. Tutaj gdzieś auto na mnie czeka. Tu jest jakieś przejście. Wejście, dobra, to tutaj. Nie, tu? Tam gdzieś jest jakieś wejście. Kurczę, no. A, tutaj chyba przejdziemy. Auto już na nas czeka. Tutaj chyba gdzieś. O, właśnie, auto na nas czeka. Obróćmy się, zobaczmy, czy stanowisko snajperskie, tam jakieś pieniądze zostały. Dobra. Wszystko jest załatwione. Rozmawiamy z Haroldem Kulejem. Ile mamy? Już jesteśmy gdzieś blisko tutaj. Już tutaj gdzieś jesteśmy blisko. No znowu chyba do tego baru jedziemy, zdaje się. Dobra. Tutaj gdzieś? Dobra, idziemy rozmawiać. No tak, no. Znowu jakaś konfrontacja przed nami? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja lubię konfrontacje. Gdzie jest mój wóz?
tutaj. Mamy już ile? 200 tylko. Czyli bardzo bliziutko, jedziemy już na miejsce, wyposażymy się, mamy 8000, także nakupujemy sobie granatów, amunicji, może jakąś strzelbę sobie kupimy, bo ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby mieć takiego shotguna, chociaż... Oj, sorry! Ojej! No jak ja to po prostu teraz niedostępne. Dobra, wchodzimy tutaj gdzieś. O Jezu, kochany. Dawaj, Lincoln, dawaj. Tu jest wejście? Nie ma. Tutaj? Dobra, jesteśmy. Nasz cel gdzie jest? Tam gdzieś, dobra. O kurczę, dużo ich tutaj. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Szafka na broń. Dobra, tutaj... Aha, czekajcie, a tu jest wejście? Dobra, tu jest wejście. Wow. Siema. Wrzeszczącego tak rzucimy, tak o, tutaj gdzieś. Może spalimy kogoś, nie? Dobra, jeden idzie, co dalej? O, idzie ich więcej, wartownik tam jakiś jest. O, dobra, okej. Dobra. Czekajcie, muszę za... O kurde. Dobra, zmieniamy pistolet. Dobra, tu jest gdzieś wartownik. Dobra, to możemy iść. Tu mamy szafkę na broń. Nie. Kurczę. Dobra, granat tutaj jakiś jest. Wow! Headshotik. Co dalej? Dobra. Ładny pokoik. W sumie to tędy mogę wyjść. Ten gdzieś tutaj jest. Gdzie on? Dobra. O kurde. O jeden, nie mam gdzie się schować. O, chowaj się. Uff. Dobra. Załatwione. O. Ja bym wszedł gdzieś na górę. Czy ja tu mogę gdzieś przejść sobie na górę? O. Właśnie, o to chodziło. O, tu jest gościu. Dobra, na dwa strzały. Mamy apteczkę. Tu w sumie nic nie mamy. Gdzie jest nasz cel? Będę łaził po tych pokojach. O! A tutaj jesteście, dobra. Tutaj jest, dobra. Wyszedł? Schował się. Dobra. Szukamy naszego celu szukamy. Hmm.
Dobra. Ach. Dobra, mamy przeładowaną broń. Mało amunicji. Oni gdzieś tu na dole są wszyscy. Ale ten mój przeciwnik jest na górze. Kurczę. Dobra, nie chcę. Aha, bo on będzie dzwonił po posiłki. Chodź no tutaj. Ej, koleżko. Wow. Czy my będziemy w stanie wezwać też posiłki? Nie. Nie jesteśmy w stanie wezwać posiłków. Ale idziemy pomalutku do... O. Dobra. Oj. O kurde. Dobra, tam się ktoś pali. Kurde. Dobra, jedziemy ostro z nimi, chodźcie tu. Dobra. Następny. Ło! Kurde! Koniec? Jeszcze. Czy mam coś rzucić? Mam coś rzucić. Ja tu mam granaty. Elegancko, zaraz dostaniesz, koleżko. O! Nie. Kurczę, za czym on się chowa? O? Dobra, tutaj mamy jeszcze kogoś, czy nie? Nie, już nie mamy. Dobra, konfrontacja. Werbujemy. Dawaj go, bo idą. Dobra, zabezpieczono. Także w sam raz na koniec odcinka. O, widzicie, przeciwpancerny. No i to rozumiem. O kurcze, może coś takiego? A co to jest zasięg rażenia? Ja bym sobie taki wziął. Chyba to jest Cassandra, zdaje się, bo nawet nie popatrzyłem. Nie, Vito znowu. Czyli biznes zabezpieczony w dzielnicy. Kolejny element układanki mamy załatwiony. Okej, jesteśmy. Możemy wyjść na zewnątrz. O, policja tu sobie jedzie. Co my mamy teraz ciekawego na mapie? Aha, czyli tu mamy wszystko pochytane. Teraz tutaj. Czyli to w następnym odcinku. Porozmawiać z Jimem McCormickiem. Także ja dziękuję wam za oglądanie, było mi bardzo miło. Zapraszam oczywiście na inne moje playlisty. Zapraszam również na kolejny odcinek. Pozdrawiam, cześć!